Halo, halo, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry Clash Royale na moim kanale. Aktualnie skończył się zezo, sezon i na start otworzymy sobie e, tutaj skrzyneczkę. Miałem 4016 najwyższy jakby elo, wbite, najwięcej pucharków w tej gierce. No i zobaczymy, co dostaniemy w nagrodę, więc otwieramy to. O, Jezu, jakie to jest głośno, ściszmy troszkę sobie nasz emulator 1920 golda. Mamy do wyboru dwie karty. Bierzemy te minionki, bo bardziej mi się to podoba. Bierzemy do tego. Yy, Barbarianki, bo też są fajniejsze. Mamy do wyboru Yeti albo Hila. Bierzemy Yeti. To jest Ice Golem i mamy tutaj teraz yy, super kartę. Tego nie chcę, ale tutaj Goblin Barrelka sobie wezmę. Dobra, co mieliśmy wziąć to wzięliśmy. Legendy nie było. I ten sezon startujemy z jakim elo? 4006 czy 4008, więc też nie jest źle. Yy, dobra, co możemy zrobić? Mamy do otworzenia tej skrzyneczki, więc otwieramy na start. Dzisiaj nie mam skrzynek przygotowanych. Ale otworzymy to co możemy, tu jest kolejna skrzyneczka, z tej skrzynki nigdy legendy jeszcze nie dropnąłem Nie wiem czy to się da tutaj w ogóle dropnąć legendę i czy za każdym razem takie słabe karty lecą Bo przeważnie jakiś właśnie taki e, troszkę badziew w z tego leci Dobra, tutaj niczego nie ma, specjalna oferta dla mnie na dziś Uuu, 100 tysięcy golda za 5 dych, nie, nie interesuje mnie to e, Sklepi 40 tysięcy kosztuje Electro Wizard Egzekutora, raz sobie wezmę, bo to jedna z quality kartek, a reszta mnie tutaj za bardzo nie interesuje. Dobra, wchodzimy tutaj na gildię. E, Mogą panowie krzyczeć, bo kilka dni byłem nieaktywny w tej gildii, więc sorry, sorry, ale już wracamy do gierki. E, tej panowie się klepią. E, mamy aktualnie czwarte miejsce, ale dobra. Donate, 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 ludzie chcą, więc płacamy im tutaj, dajemy karty, jakie im tam e, się należą. Też nieaktywnych graczy będę wyrzucał pewnie dzisiaj, więc jak ktoś chce dołączyć, to. Ma okazję, te karty mi nie są potrzebne Nie mam takich kart do tradeów, czy coś tutaj mam do Coś co mi trzeba, to mi trzeba Pakujemy wizarda na e, Wyższy poziom Dobra, git I rakietki ulepszę, nowe karty są, tak? Będzie nowa karta za dwa dni, Electro Dragon Epic, o, wygląda, no, wygląda naprawdę fajnie, więc Trzeba będzie go przetestować Dobra, bierzemy teraz rakietę 50 tysięcy ulepszenie, oj, to mi nie stać Dobra, na start zaczynamy Pierwszy mecz w nowym sezonie, to jest mój dek, pewnie będziecie, krzy będziecie krzyczeć, że jest drogi, że jest badziewny Ale mi się nim dobrze gra i lecimy z pierwszym meczem, więc let's go my friend Dobra, jesteśmy w pierwszym meczu w Challengerze, gość ma 4006 koronek, ja mam 4008 Więc wyrównany mecz, ja mam 11 poziom, tutaj gość ma 10 Na start gigantycznego szkieleta wypuszczamy, coś mi się tutaj zrobiło, mnie to denerwuje mega e, Dobra, wypuszczamy tego szkieleta i teraz czekamy co goś wypuścił Gość mi wypuścił takiego wariata ja do tego wariata dorzucę sobie Prince'a I do niego minion horde. Tutaj, Prince niech leci, niech leci, jolo Może, może zrobi tej robotę, nie zrobił roboty Więc gramy na razie w defensywce chyba, tak? Będziemy grać defensywę, chociaż jak ten szkielecik dojdzie o tutaj gość będzie zbijany trochę Powiem, że się nie spodziewałem takiego ataku, dobra, dajmy tutaj Wizarda Bo to Wizarda trzeba było wypuścić z Z tym konikiem ale mówię, dawno w klasza nie grałem już, więc może być ciężko Ale próbujemy, próbujemy, nie poddajemy się Lecimy tutaj e, z pełnymi giereczkami Dobra, ten gość będzie za chwilę zbity Pach, 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 pozamiatane Dobra, czekamy, czekamy wariaciki Czekamy troszkę Troszkę mi tu ucina ten nasz e, otwarzacz do tej gierki Więc będę musiał przestawić po tym meczu go Dobra, jest tutaj ten pajac Więc szybko, szybko, szybko Z takimi to krótko Zmontowany i czekamy na kombo nasze Czekamy na combo. On sobie tutaj wypuszcza tego Elektro Wizarda. Dajmy mu to gigantycznego szkieleta. Niech się z nim troszkę pobawi, niech troszkę się spowolni. Wypuśćmy tu. Ta rakietka, czy... Ja nie utrafię? Nie pytanie, czy ja nie utrafię? Nie trafiłem w wieżę, Chciałem wieżę przyhaczyć nią, ale się nie udało. Aj, peszek, 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 leszek. Ym, teraz poleci tutaj od niego pewnie Mega Knight, ale ja sobie Meganite Inferno Towerem zgaszę. Więc spokojnie, spokojnie. Mamy tutaj razy dwa yy, przyspieszenie, razy dwa eliksir. No i dobra kolego, co ty mi tutaj ciekawego wypuścisz? To to sobie możesz wypuszczać. <laughs> to ci wieża zbije. Z tej karty to ja się od ciebie w ogóle nie boję. Dajmy sobie tutaj princea. On sobie z tym poradzi. Dajmy tutaj wizarda, żeby to przetrzymał trochę. Git. Good, good, o coś takiego chodzi. On tam jest za chwilę spowolni. Tym trochę. Dajmy minion hordę, Minion horda sobie tutaj przedtem fajnie poradziła. Zobaczymy, jak teraz sobie poradzi z tym. Dajmy tutaj Inferno Tower. Jak mu to zatrzyma. On będzie grał właśnie pod to, tym Electro Wizardem. A sobie tak wycwanie się troszkę. Puszczę gigantycznego szkieleta. Puszczę tutaj szkieletonową armię. Zobaczymy, co z tego będzie. Oj! Uderzył, uderzył. Nie, nie uderzył. Puśćmy tutaj Wizarda. Szkielety będą blokować. Żeby ten się nie załadował na. O, fak, załadował się na dobrym. Załadował się na dobrym. Tu będzie boom, tu będzie dupnięcie konkretne, ale Wysadziło mu to wszystko, i on się nie ma za bardzo czym broni. tylko te wszystkie moje minionki są na strzała Dobra Dwie minuty overtime'. U. Gramy rakietą, gramy rakietą na tą wieżę Więc gramy defensywnie i gramy rakietę, więc Pyk mu raz tu rakietkę Oj, 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 jest ludzie ciepło, szkieletonowa armia Musicie, musicie, musicie uratować tutaj honor Tej rozgrywki Wizarda dajemy tutaj Gramy po tą rakietę. Musiałem dwa razy uderzyć rakietą w te dwie minuty yy, i wybronić tej wieży, żeby on mi tego nie zbił. To będzie ryzykowne trochę ludzie. Spróbuję tak zagrać właśnie troszkę ryzykownie, ale żeby to się udało, żeby to się udało nam Dobra, ten wariacik powiem, paść, bez załadowania się na wieży. Pójdźmy tutaj mu gigantycznego szkieleta On też będzie musiał uderzyć na tą stronę lewą Dajmy tutaj Arołki Tak zagrajmy, zagrajmy tak. Ten szkielet troszkę sobie podejdzie Ooo, wjechał, wjechał. Tej wariacik na pełnej, już dobra, to blokujemy. To niech się rozbija, to niech się rozbija nam. Pyk. Brakuje tej rakiety. Nie mam kiedy jej wypuścić, dobra. czekaj, Czekajcie, wygodniej usiądę. Eee, bo to trzeba mądrze zagrać. Jest rakieta jedna. Hogrider, który mnie może tutaj troszkę pozamiatać. Dawaj, dawaj, mordo. O nie, Hogrider on tu uderzy jeszcze raz. Dobra, nie zdąży uderzyć, więc nice. 430, muszę wybronić tutaj jeszcze Jedną rakietę, jedna rakieta jest po gościu Więc teraz się bronimy mocno Dajmy tutaj wizarda Idź w prawo, dobra Myślałem, że mi pójdzie w lewo Myślałem, że będzie kappa, ale dobra, udało się Teraz tym blokujemy, inferno tower naprzód Żeby to wszystko sobie tutaj Porozbijał, żeby on mi tej wieży nie uderzył eee, Gites 487 HP Puszczamy rakietę Mamy minutę do końca, ale długi pojedynek, ale to będzie wygrany pojedynek. Więc pierwszy pojedynek w tym sezonie wygrany, well-played, good game. Ale teraz overtime jest 3 minuty, chyba kiedyś był minutę. Więc overtime a przedłużyli i to jest chyba spoko. To jest mega spoko opcja, bo można się pobawić. Dobra, otwieramy skrzyneczkę. Mamy witch'kę 1030 gold, 3 gemiki, 12 yy, 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 armatek, 45 milionków. I mamy to, co przeczytałem. Dobra, wejdźmy tutaj do gildii Inquisitor. Chcę kartę, więc ode mnie otrzymuje trade'y, Niemożliwe. Request, może ja jakiegoś tradea zrobię. W sumie nie mam czego, jak coś chcecie, ludzie. A jesteście moje gildi, to e, w moim klanie, jakby to możecie mówić. To wam zrobię tradea. Za co? E, no i dobra, pierwszy mecz do przodu. 4037 mamy punkcików. Lecimy z kolejnym meczem. Teraz trafiło na większy kaliber. Jest to dziesiąty poziom. Pekator 4036 ma y, pucharków Nie dobra, wypuścił nam tutaj. Na początek gobliny, gobliny z beczki i powiem wam, że nie miałem czym tego powstrzymać Nie miałem czym tego powstrzymać, tu był problem mały Że, ale puszczamy takie combo O, 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 szkielet idzie do przodu, to się zablokuje i nie mam czym uderzyć Szkielet by poszedł do przodu, tylko nie miałem czym uderzyć, ładnie goś to zablokował Więc ja tutaj mogę co najwyżej rzucić wizarda I mu to rozbić z tym gościem trzeba będzie też zagrać na spokojnie. Pekator, kolego. Co ty mi tutaj wyciągniesz ciekawego? Co ty mi możesz wyciągnąć? Dajmy tutaj minion hordę. To się rozwali, to się rozdupcy. Eee, więc jest git. Co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy Tutaj tym wizardem on mi to rozwali, chociaż uderzyli lekko, więc też git Ja sobie wypuszczę to Inferno Towera Niech tym Wizardem się zajmie, ajajaj, aj, aj. troszkę za szybko Troszkę za szybko, ale dał radę Och <laughs> oh. Meksyk, dobra, czekamy chwilę Czekamy, czekamy, ja muszę grać na tą, na podwójny eliksir Ja mam mega drogie karty eee, I trzeba grać podwójnym eliksirem, tylko Tylko my friend, o, 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 arołki Dobra, eee, tylko, tylko Trzeba dotrwać do tego, nie, i trzeba wyczyć co goś ma ciekawego No chyba wypuścił na razie mi się daje, że tutaj wszystkie jego karty. Dajmy tutaj rakietę, żeby mu to rozwalić. Dobra, o to chodziło, jest pięknie, jest elegancko. Wpuszczamy tutaj Wizarda. Patrzcie, Wizard to mu rozdupcy. Oj się szyk gościowi zepsuje tutaj troszkę rozgrywki. Ale mnie ładnie sfrizował tutaj. No, to mu wyszło, to mu wyszło. Ten Frizik mu wyszedł za te zamrożenie i on mnie tym mocno zbił. Więc teraz jest meta chyba na to zamrożenie i trzeba będzie tym troszkę pograć. Dobra, gigantyczne szkiele dajemy na tył. Niech mi się mana ładuje. Mądrze trzeba będzie pod tą wieżyczkę zagrać. Bo to łatwe nie będzie, ludzie. Ja już wiem, że to nie będzie łatwe. Pójdźmy tutaj minionową hordę. To sobie rozwalmy araukami. Dobra, tam jest fireball. I już poszły też od niej miniony. Brakuje mi takiej Valkyrie troszkę. Wizard, wizard, wizard. Szybciej się resp. Dobra, wizard zrespiony. Giant skeleton wypuszczony. Próbujemy, ludzie, teraz nie, ma, teraz nie zagramy tutaj na czas. Teraz to jest overtime długi. Więc na czas tutaj nie zagramy. Dajmy tutaj kratonową armię niech to bronią. Dobra, jest gitę z miarę. Jakoś się to udało ogarnąć. Oj, jest problem, jest problem. I tu się ten problem nam powiększa. Dobra. 2080 HP. Czym ja tu mam. Czym ja to mam mu zbić? Dajmy tutaj rakietkę. Póki co ta jedna rakietka, tylko tutaj coś zrobiła w tym meczu. Więc ja muszę uważać na to: 1500 HP. No, gramy po tą rakietę. Gramy po tą rakietę, bo build pod tą rakietę też nie jest zły. E, I po to idzie naprawdę ładnie zagrać. Tego sobie golema wezmę na tanka. Teraz wprowadzę tutaj. Więc tak, dajmy to Inferno Tower. Zagrajmy tutaj teraz. Tak, zagrajmy to jeszcze. Szkieletował armią, dobra. O, trzy szkieletorki poszły do tyłu, ale one sobie poradzą z tym. Najsik, dajmy tutaj prinsa. Teraz mogę troszkę agresywniej zagrać, żeby mi to przyblokowało. Żebym tą rakietką mu rozwalił te dwa minionki, dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Najsik, jest rakieta, dobra. E, dajmy tutaj Inferno Towera. Ale te mecze teraz będą tutaj. dobre, nie? To klasza trzeba więcej pograć. Rakietę mi zablokował, ale ja mu też to rozwaliłem tymi strzałeczkami. Wypuszczamy szkieletonową armię. Ładnie wypuścił, ładnie goś zagrał. Oj, czy to będzie pogrzeb? Jeszcze 20 HP, to jest pogrzeb. On ma strzałki. On ma mi czym to rozwalić. No, będzie ciężko. Dajmy tutaj rakietę. Będzie naprawdę ciężko, bo on chyba ma kartę, którą może mi to rozwalić. 24 HP. Dwie rakiety jeszcze muszę przetrwać. Muszę jakoś tutaj się bronić. Będzie naprawdę mega, mega, mega ciężko. Dajmy tutaj minion hordę. Żebym nie przegrał w jakiś głupi sposób. Muszę strzałki trzymać do końca. Nie mogę z tych strzałek stracić. On teraz jakby miał freeza, to by mnie rozwalił, dobra, strzałeczki git, git. Dobra, wyczuł to elegancko. Dobra, jedno uderzenie, jedno uderzenie. I jest po mnie. Ja mu też w sumie pasowałoby, żebym raz uderzył w tą wieżę. Tu wchodzi fireball. Tu jest git, to jest uderzenie i tu jak wejdą strzałki w to, to ja mu to rozwalę. 520? Nie! Dałem radę! Dałem radę, bo ta rakieta więcej bije. Dobra, udało się wygrać. O co za mecz? Co za masakra, ludzie o 29 punktów zdobyte mamy 4066 rakietek eee, A ile by mi się przydało? 4300 aż do Challengera. Dobra, e, więc mecz naprawdę mocny. Próbujmy teraz na uspokojenie się, jakąś dwójeczkę jeszcze zagrać na pożegnanie Więc zobaczymy jak nam pójdzie, ale mecze naprawdę mocny. Co się dzieje w tych meczach ludzie? To jest głowa mała, masakra. Ale są kosackie. Są naprawdę kosackie, takie mecze mogę grać w tego klasza. I gramy pod tą rakietę. Widzicie, zawsze mówiliście, że mam drogi deck, że ten deck jest bez sensu. Ale jednak to wychodzi, więc late game jest nasz, jeżeli chodzi o te giereczki. I wydaje mi się, że to jest spoko opcja. Dajmy tutaj arołki, dajmy tutaj to. Szybko się tego dzielostwa pozbądźmy. E, tylko jest problem, dobra, na drugiej flance też sobie poradzili. na armia, e, żeby tego pajaca szybko zniszczyli. Więc pach, 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 oulala, la. O, la, la. gość na parza Oj, teraz ja źle zagrałem, oj, ja źle zagrałem, tragicznie Żeby on mi, ten łuczniczek, tego nie rozwalił Łucznik idealnie się wcelował Więc to jest rozwalone, gość ma też karty na wysokim poziomie, 12 poziom tego Giganta Jest naprawdę wysoki Ale dobra, jeszcze, jeszcze jesteśmy w grze Jeszcze jesteśmy w gierce, więc na spokojnie, na spokojnie Damy radę Poszedł od nas, ten tank Dajmy mu tutaj prince'a, wizard by się przydał, ale nie mam tego wizarda Też 12 poziom, też 12 poziom Więc spoko Jeżeli o to chodzi, dajmy tutaj wizarda Oj wizard za blisko, go wypuściłem on mnie rozwalił tą walkirię, to jest tutaj, oj oj oj, dalej źle wypuszczona karta z mojej strony Dwie Walkirie zagrane. mocne karty gość mam. Też mamy tutaj mocny dek, musimy dobre arołki rzucić całe arołki puszczone, ale to jest po drugiej wieży, więc w tym, w tym momencie mogę napisać good game Jest najprawdopodobniej już po nas, yy, bo ten mecz wyciągnąć będzie naprawdę mega ciężko Mogę rzucić teraz z inferno towera, żeby mu to yy, zatrzymać na trochę I się, też tak bronią, że ja go nie mogę spuszować, o tam ładnie chociaż ta Ta, ta poszła, jak ona się nazywała, wariatka Nie nazy... nie, nie, nie pamiętam, banditka, o to jest banditka Dobrze poszła i czekamy, my friendo, czekamy Czekamy, 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 czekamy Razy dwa eliksir Boże, ten wariat, ja spróbuję to rozwalić mu. Że to się wystawiło Wystaw się, wystaw się, wystaw się, wystaw się Dobra, dostało to w ryjca Tam leci push Dobra, czekajcie, teraz to wejdzie Dajmy to już kretonową armię, żeby to obroniła Chociaż trochę Obronione Tu się te minionki porozbijają wszystkie na tej bombie Coś z tego może być jeszcze, patrzcie. Minion horda, minion horda. Blokujcie panowie. Aj, za mocny. Za mocny, przeszło mu to. Na farcie, ale mu to przeszło, więc yy, tracimy dwie wieże. Chociaż może jedną wieżyczkę uda się ugrać. Byłoby miło. Ale będzie ciężko. Tu będzie naprawdę ciężko. Więc możemy co najwyżej się pobawić kartami, wypuścić tutaj rakietkę jeszcze rozpaczy. 2, 1... No nie udało się, ale dobra ludzie, mieliśmy dobre mecze poprzednie Dzisiaj odcinek taki może być krótszy niż e, zazwyczaj wrzucam, ale mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subskrypcję dzwonek powiadomień No i dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, cześć wam!